Witajcie kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taki oto grubaśny sweterek na drutach. Sweter ten wykonany jest z włóczki kartopu Elite Wool Grande. Jest to włóczka 100-gramowa, w której znajduje się 80 metrów nitki. Do tej nitki proponują druty o rozmiarze 8 do 9 mm. Ja pracowałam na drutach o rozmiarze 8 mm z żyłką. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie pracować na grubszych. Mnie najlepiej właśnie pracowało się na drutach o rozmiarze 8 mm. Włóczka ta składa się z 51% akrylu i 49% wełny. Ja używałam, potrzebować będziecie również igiełki dziewiarskiej. Zrobiłam sobie takie znaczniki. Tych znaczników będziecie potrzebowały 4, ponieważ druty o rozmiarze 8 mm są dość grube i moje znaczniki nie mieściły się na te druty, więc zrobiłam sobie takie z wełny. Oczywiście nożyczki i zaraz Wam jeszcze powiem, ile motków tej włóczki. Mój sweterek na rozmiar medium waży 1,1 kg, więc takich motków o 100 gramowych użyłam 11 na wykonanie tego sweterka. I teraz podam Wam jeszcze wymiary, jakie ma mój sweterek. Otóż mój sweterek od pachy do pachy ma, już Wam to mierzę na płasko, od pachy do pachy ma 47 cm. Długość tutaj od samej góry, od ramionka do dołu 52 cm i rękaw tutaj od momentu łączenia Wam podam ma 55 cm, 54 cm. Także takiej wielkości jest mój sweterek i na taką wielkość sweterka zużyłam 11 takich motków kartopu Elite Wool Grande. Druty rozmiar 8 mm, 4 znaczniki, nożyczki i igła dziewiarska. I zapraszam Was na film. Kiedy mamy już zrobiony ściągacz, przystępujemy do robienia tutaj takiego podkładu pod nasze warkocze. Ściągacz u mnie ma 6 rzędów i składa się z 76 oczek. 76 oczek, 2 rzędy, są to oczka 2 prawe na 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe i tak dalej. I tak jak mówię, jest to 6 rzędów. Po 6 rzędach zaczęłam już tutaj robić taki, jak to ja to mówię, podkład pod warkocze. No i jak to robimy? Robimy to w ten sposób. Przerabiamy pierwsze 10 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Następnie, w zasadzie tutaj cały rząd jest na prawo, więc cały ten rząd mamy na prawo, później dopiero na lewej stronie będziemy przerabiały już oczka inaczej, ponieważ tutaj, gdzie mamy oczka prawe, tam będą z drugiej strony lewe, a tutaj wszystkie oczka będą lewe. Także cały rząd przerabiamy na prawo. Jak już mamy pierwszy rząd zrobiony na prawo, przechodzimy teraz na lewą stronę i na lewej stronie dziergamy w ten sposób. Pierwsze 10 oczek na prawo razem z tym brzegowym. Ja dziergam zawsze, przerabiam zawsze oczka brzegowe, ponieważ później łatwiej mi jest zszywać, bo ja zszywam sobie tutaj pomiędzy, wbijam się igły tutaj pomiędzy te oczka, więc jak mam przerobione, to lepiej widać te nitki pomiędzy. Także pierwsze 10 oczek na prawo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sobie tutaj umieszczam mojej własnej roboty znacznik.
I tutaj będziemy miały 10, 20 oczek lewych. 20 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, po tych 20 oczkach znowu umieszczam sobie znacznik. I teraz mam 16 oczek prawych. 16 prawych. Po tych 16 oczkach prawych znowu umieszczam sobie znacznik. I mam 20 oczek lewych. 20 oczek lewych w tym momencie. Także robimy 20 lewych. Po 20 oczkach lewych po raz kolejny umieszczam sobie znacznik i teraz ostatnie 10 oczek będą to oczka prawe. Czyli dziergamy sobie 10 oczek prawych. W zasadzie 9 oczek prawych, ponieważ ostatnie oczko brzegowe ja sobie przerabiam na lewo. W taki sposób. Moje ostatnie brzegowe na lewo. Odwracamy robótkę i na tej stronie dziergamy w same oczka prawe. Czyli to jest tak jakby nasz trzeci rząd już. I dziergamy tutaj cały ten trzeci rząd na prawo. Wszystkie oczka na prawo. Był nasz rząd trzeci, teraz rząd czwarty. Tutaj mamy tak. Tu mamy oczka prawe, następnie między markerami mamy oczka lewe. Pomiędzy kolejnymi markerami mamy oczka prawe. Tutaj mamy znowu oczka lewe. I na końcu mamy oczka prawe, czyli pomiędzy markerami tutaj mamy lewe i tutaj pomiędzy tymi markerami również mamy oczka lewe. W środku i na brzegach dziergamy oczka prawe. To był nasz rząd czwarty, teraz rząd piąty. Wszystkie oczka na całej długości naszego rzędu przerabiamy na prawo. Czyli teraz rząd piąty, wszystko na prawo. I teraz mamy lewą stronę, rząd szósty, czyli znowu robimy to, co poprzednio. Tutaj mamy na brzegach i na środku naszej robótki mamy oczka prawe, natomiast tutaj, gdzie będą znajdowały się nasze warkocze, tutaj i tutaj pomiędzy naszymi markerami mamy oczka lewe. Prawe, lewe, prawe, lewe i prawe. To jest rząd szósty. No i teraz jak zrobiłyśmy rząd szósty, to w rzędzie siódmym już zaczniemy robić nasze warkocze. Zaczniemy już przeplatać tutaj nasze warkocze. Więc co robimy? Pierwsze 10 oczek przerabiamy zwyczajnie na prawo. I teraz potrzebny nam będzie nasz drucik pomocniczy. I co robimy? Przekładamy sobie na nasz drucik pomocniczy 5 oczek. Te 5 oczek trzymamy z tyłu robótki i następne 5 oczek przerabiamy na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz z tego drucika pomocniczego przerabiamy te nasze 5 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz od razu bierzemy nasz drucik i od razu przekładamy 5 oczek na ten drucik. I zostawiamy go sobie tutaj teraz z przodu robótki i przerabiamy kolejne 5 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Następnie przerabiamy te 5 oczek z naszego drutu pomocniczego. Raz, dwa, trzy,
4 i 5. Odkładamy na razie nasz drucik i teraz tutaj przerabiamy 16 oczek prawych. 16 oczek prawych. Przekładamy nasz znacznik i tutaj znowu przekładamy nasze barkocze teraz z tej strony. Dokładnie w ten sam sposób, co przed chwilą na tej pierwszej części. Czyli przekładamy 5 oczek, 2, 4, 5. Zostawiamy je z tyłu robótki. Następne 5 przerabiamy na prawo. Raz, dwa, trzy, 4, 5, po czym przerabiamy te 5 z drucika pomocniczego na prawo. Raz, 2, 3, 4 i ostatnie oczko i 5. Okay. I teraz mamy co? Teraz od razu przekładamy sobie 5 oczek na drut pomocniczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć z przodu robótki. I kolejne 5 oczek przerabiamy na prawo. I teraz 5 oczek z tego drutu pomocniczego. Następnie przekładamy sobie marker i 10 oczek prawych. W zasadzie 9, bo ja ostatnio robię na lewo, ale to zależy, jak wy przerabiacie. I tak wygląda początek naszego sweterka. I co dalej robimy? Tutaj już innej filozofii nie będzie, jak tylko właśnie pracować w ten sposób, tak jak do tej pory. Czyli na lewej stronie pracujemy 5 oczek prawych, 20 oczek lewych, 16 oczek prawych, znowu 20 oczek lewych i 10 oczek prawych. I pracujemy na prawej stronie, wszystkie oczka schodzą na prawo. Pracujemy w ten sposób 10 rzędów i na rzędzie 11 znowu przekładamy dokładnie w ten sam sposób nasz warkocz. Czyli tak jak robiłyśmy w tym momencie, czyli 5 oczek na drut pomocniczy z tyłu robótki, 5 oczek przerabiamy i następnie te z tyłu, te z drutu pomocniczego, a w tym miejscu są to oczka z przodu robótki przekładane na drut pomocniczy i 5 oczek przerabianych dalej. Następnie mamy 16 oczek prawych i znowu dokładnie ten sam warkocz. Ten warkocz przeplatamy w co 11 rzędzie, czyli przerabiamy teraz 10 rzędów i przeplatamy znowu warkocz. I później znowu 10 rzędów i przeplatamy warkocz. 10 i przeplatamy warkocz. Także ja już Wam tego nie będę pokazywać, ponieważ to będzie dokładnie to samo przez cały ten nasz sweterek. Także dziergamy na odpowiednią długość. U mnie tych warkoczy jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 9 jest tutaj tylko jego połowa, ponieważ tutaj już zredukowałam sobie oczka, ale to Wam później pokażę, jak to zrobić. Także u mnie jest jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tych warkoczy, a 9 jest już pojedynczy. Oczywiście Wy możecie tych warkoczy wydziergać sobie więcej, możecie zrobić więcej powtórzeń.
To zależy, jaką długość sweterka chcecie uzyskać. Także dziergamy teraz cały czas w ten właśnie sposób. Jeżeli już wydziergałyśmy odpowiednią długość naszego sweterka, naszego przodu bądź tyłu, ponieważ i przód i tył będą wyglądały dokładnie tak samo, ja Wam powiem u mnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest 8 warkoczy, z tym, że tutaj ten 8 warkocz wykonałam tak jakby na razie tylko 8 rzędów zamiast 10. Pamiętacie, mówiłam Wam, że każdy warkocz, pomiędzy każdym warkoczem jest 10 rzędów oczek prawych i na lewej stronie lewych. Także jeżeli jesteście w momencie, w którym już uważacie, że dobrze będzie zamykać oczka pod szyję, to robimy to w ten sposób. Tak jak mówię, ostatni warkocz zamiast 10 rzędów wykonujemy 8 rzędów. Ten rząd będzie 9. Tutaj zamkniemy sobie na środku oczka. Później będziemy pracować na jednej stronie, to będzie, wrócimy, będzie rząd 10. Następnie zamkniemy tutaj oczka i zrobimy sobie tylko kawałek naszego warkocza w rzędzie 11. Czyli co 11 rząd robiłyśmy warkocze, więc teraz jesteśmy tak jakby na rzędzie 8. 8, teraz jest 9 rząd. Przerobiłyśmy 8 rzędów, teraz będzie rząd 9. I jak to robimy? Zwyczajnie przechodzimy tutaj te oczka tak jak mamy do momentu tutaj naszego środka. Czyli tutaj są same oczka prawe, ponieważ jest to strona prawa. Więc tu przerabiamy wszystko na prawo. Przerabiamy wszystko tak, jak nam tutaj schodzi na prawo. Że jest to rząd 9, to jeszcze tutaj nie mamy przeplotki, jeżeli chodzi o warkocz. Po prostu przerabiamy oczka prawe. I w momencie, kiedy dojdziemy do naszych tutaj oczek prawych na środku, zaczniemy je sobie zamykać. Tak, jesteśmy tutaj, gdzie zaczynają nam się te oczka ze ściegiem francuskim. Wszystkie te oczka, 16 oczek, zamykamy razem na prawo. No mamy jedno, ja wbijam się w dwa oczka, nakładam później z powrotem to jedno i przerabiam dalej następne. W ten sposób zamykam sobie tutaj oczka na środku mojej robótki. W ten sposób. Tak. Powrotem oczko. Zobaczcie, zamknęłam wszystkie tutaj moje oczka, z tym, że skoro jedno mi zostało, to zamknęłam tylko oczek 15, więc zamykam jeszcze to ostatnie tutaj oczko razem z tym od mojego warkocza. I w tym momencie mam zamkniętych 16 oczek tutaj na środku. Następnie przerabiam do końca ten rząd tak, jak schodzi mi on. To oczko już było przerobione, czyli tu po prostu do końca wszystkie oczka przerabiam. Przerobiłam prawą stronę, teraz przechodzę na lewą stronę i na lewej stronie przerabiam pierwsze te 10 oczek jako oczka prawe. 10 oczek prawych. Tak jak nam mówi nasz wzór, czyli tak jak pracowałyśmy do tej pory. Teraz mam 20 oczek lewych.
19 i to jest moje 20 oczko. Odwracam teraz robótkę. I na prawej stronie, zobaczcie, zamkniemy sobie tutaj połowę tego naszego warkocza. Ponieważ na prawej stronie będzie to już rząd 11, czyli tu, tą drugą część warkocza, zrobimy sobie po prostu przeplotkę, a tą pierwszą zamkniemy. I zamykamy tutaj 9 oczek, żeby zostało nam to 10 oczko jako oczko tak jakby brzegowe. Czyli zamykam sobie teraz 10 oczek. 9 znaczy się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mamy 9 oczek. Zobaczcie, tutaj nam zostało 10, a tu to pierwsze to oczko będzie nasze teraz brzegowe. Bierzemy sobie nasz drucik pomocniczy. Tutaj mi wypadło. I co teraz robimy? Ponieważ ten warkocz w tym miejscu musi się przekładać nam tak jakby na tą stronę. Więc tutaj ściągamy 5 oczek naszych na drut pomocniczy. Zostawiamy je tutaj z przodu robótki. I teraz przerabiamy kolejne 5 na prawo. Teraz te z drutu pomocniczego. A następnie przerabiamy te wszystkie oczka na prawo, bo to ściek nasz francuski. Czyli lecimy tutaj na prawo. Odwracamy robótkę. I na lewej stronie to, co mamy na prawo, to jest ściek francuski, przerabiamy na prawo. Natomiast te oczka od warkocza przerabiamy na lewo. Czyli tu mamy 10 oczek prawych, a następnie zostało nam 11 oczek lewych. Tu już jest moje oczko lewe, dobra. I tu mam 11 oczek lewych. I odwracamy robótkę. I teraz na prawej stronie zamykamy sobie pierwsze 3 oczka. Pierwsze 3 oczka przerabiamy na prawo. Raz, 2 i 3. Tak w zasadzie zamknęłyśmy 2 oczka, ale tak to ma być. Powiedzmy, że 3 razy po prostu zamykamy, a zamykamy tak naprawdę 2. Ile, bo jedno nam tu zostaje. I lecimy, znowu tu mamy oczka prawe. Następnie mamy znowu oczka prawe, bo to nasz ściek francuski. Ostatnie ja sobie przerabiam na lewo. Odwracam robótkę. I na lewej stronie znowu ściek francuski i te pozostałe oczka na lewo. I tu mamy oczka lewe. Po tej stronie mamy 8 oczek lewych. Odwracamy robótkę. I znowu w ten sam sposób zamykamy tutaj tak jakby 3 oczka, że jedno nam zostaje, więc w zasadzie zamknięte mamy 2 oczka. Czyli raz, 2 i tu mamy 3. I to jedno nam zostaje, nie?
I znowu przerabiamy sobie tą całą resztę na prawo. No tutaj jest prawa strona, więc my tutaj mamy wszystko na prawo. Ja ostatnio przerabiam na lewo. Odwracamy znowu robótkę i na lewej stronie, tak jak one nam tutaj, jak mówi nam wzór, czyli pierwsze mamy oczka prawe, te 10 oczek prawych, a później pozostałe mamy oczka lewe. Tu pozostałych mamy 3. 3 oczka lewe. Raz, 2 i 3. Odwracamy robótkę. I tutaj zamykamy te wszystkie 3 oczka tak, żeby został nam tylko ścieg francuski. Czyli raz, 2, 3. To musimy też zamknąć, żeby zostało nam tutaj tyle oczek, ile na ścięgu francuskim. 2, 4, 6, 8, 9 i to jest 10. I przerabiamy to na prawo. Na lewej stronie oczywiście tak jak nam schodzą oczka z drutu. Gdzie jest? O, jak ja to sobie zamknęłam brzydko. Co ja tu zrobiłam? Jeżeli Wasz kawałek sweterka już jest na tyle długi, że możecie przystąpić do zamykania oczek pod szyję. U mnie tych warkoczy jest 8. Natomiast mój ostatni warkocz przerobiłam dopiero 8 rzędów, ponieważ pamiętacie, mówiłam Wam, że pomiędzy każdym warkoczem przerabiamy 10 rzędów i w rzędzie 11 przeplatamy kolejny warkocz. Także ja przerobiłam tutaj 8 rzędów, teraz będę pracowała rząd 9, będę zamykała tutaj sobie środek pod szyją. Następnie polecę dalej i z drugiej strony będę miała rząd 10. I przy rzędzie 11 będę przeplatała tylko połowę mojego warkocza, ponieważ tą połowę sobie już zamknę pod dekolt. Także już Wam pokazuję, jak to robię. Oczywiście Wasza długość sweterka musi być dopasowana do Waszych potrzeb i ilość warkoczy również do Waszego rozmiaru. Ja na mój rozmiar, rozmiar M, przerobiłam sobie 8 warkoczy. Tak? Teraz przechodzimy dalej. Pierwsze oczka, tutaj jak zwykle mamy oczka prawe, ponieważ jest to nasz ścieg francuski. Zresztą to jest prawa strona, więc wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Tutaj mamy wszystkie oczka prawe i dochodzimy do tych 16 oczek ściegu francuskiego w środku naszego sweterka. Więc tutaj przerabiamy ten warkocz jeszcze tutaj na prawo. A jak dojdziemy już do środkowej części, to zaczniemy zamykać oczka. Dobrze. Zobaczcie, ja już dochodzę tutaj do mojego środka. Przerobiłam oczka z mojego warkocza. I tutaj mam te oczka ze ściegu francuskiego. Wszystkie te oczka zamykam sobie na prawo. Robię to w ten sposób. Wbijam się w 2 oczka i przerabiam jako jedno. Następnie to oczko z powrotem umieszczam na drucie i po raz kolejny zamykam je na prawo. Najprostszą metodą 2 oczka razem przerobione na prawo. W ten oto sposób. I cały ten środek sobie zamykamy na prawo. Jeszcze troszkę mi zostało. Tu mamy 16 oczek na prawo.
I zobaczcie, to ostatnie musimy również zamknąć z tym tutaj od naszego warkocza, ponieważ to jest oczko 16. I zamknęłyśmy wszystkie oczka z naszego środka na prawo. Następnie przerabiamy tutaj całą tą stronę już na prawo. Po stronie lewej przerabiamy tak, jak mówi nam wzór, czyli pierwsze 10 oczek są to oczka ze ściegiem francuskim, czyli wszystkie oczka na prawo. Natomiast tam, gdzie mamy nasz warkocz, przerabiamy oczka na lewo. Czyli najpierw mamy 10 oczek prawych, a następnie mamy 20 oczek lewych. I tak pracujemy do końca rzędu. Tu już mam oczko lewe, czyli teraz pozostałe oczka na lewo. Kiedy przerobiłyśmy lewą stronę, teraz jesteśmy na prawej stronie i na tej stronie jest to tak jakby rząd 11, ponieważ rząd 9 zamykałyśmy tutaj oczka, przerobiłyśmy całą stronę, rząd 10 przerobiłyśmy na lewo i teraz rząd 11, czyli w tym miejscu będziemy przeplatać warkocze. Natomiast będziemy przeplatać tylko połowę tego warkocza, ponieważ tą pierwszą połowę zamkniemy sobie na prawo. Czyli w tym momencie zamykamy 10 oczek na prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 i 10. Tak, w zasadzie zamknęłyśmy 9 oczek, ponieważ tutaj nam zostało to jedno i to jedno ma zostać. Nie zamykamy tego z kolejnym oczkiem, ponieważ to będzie tak jakby w tym momencie służyło jako nasze oczko brzegowe. Więc teraz przerabiamy sobie te oczka tutaj. Czyli tutaj będzie nasz warkocz, który przekłada nam się w tą stronę. Bierzemy drucik pomocniczy, ściągamy 5 oczek na drucik pomocniczy. 4, 5. Zostawiamy go z przodu robótki. Bierzemy nasz drut i teraz tutaj przerabiamy kolejne 5 oczek na prawo. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Już mam. Dobra. I teraz te oczka z tego drucika przerabiamy sobie również na prawo. Raz, 2, 3, 4 i 5. Odkładamy nasz drucik i teraz mamy oczka ze ściegu francuskiego, czyli wszystkie oczka na prawo. Wszystko lecimy na prawo. Ja mam ostatnie oczko lewe. Odwracamy robótkę. I na lewej stronie przerabiamy. Pierwsze oczka są to oczka ze ściegu francuskiego, czyli oczka prawe. To jest 10 tych naszych oczek. I następnie mamy 10 oczek lewych. To jest jeszcze oczko, to już jest oczko prawe. Czyli tu mamy 10 oczek lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i nasze oczko 10. I znowu odwracamy na prawą stronę. Tu miałyśmy tą przeplotkę na, w rzędzie 11. I na prawej stronie zamykamy teraz sobie dwa oczka na prawo. Raz, dwa. Tak w zasadzie musimy zamknąć jeszcze jedno, żeby to wyszło, że mamy dwa oczka zamknięte. I zostaje nam tutaj 2, 4, 6 i to 7. I to przerabiamy już teraz na prawo. Na prawej stronie mamy wszystkie oczka na prawo, więc całą stronę przerabiamy sobie na prawo.
Oczko lewe. Przekładamy na lewą stronę i na lewej stronie robimy tak, jak wzór nam mówi, czyli 10 oczek prawych naszych francuskich. To już jest, mamy 2, 4, 6, 8, 10 i teraz pozostałe to są oczka lewe. Pozostałe oczka lewe. Odwracamy robótkę. I tak długo będziemy tą robótkę odwracać, aż zamkniemy tutaj wszystkie te oczka zwykłe prawe. Aż zostaną nam tylko te oczka francuskie na drucie. Czyli dalej. Znowu, tak jakby trzy razy zamykam, ale tak w zasadzie wychodzi mi, że zamknęłam dwa oczka. Trzy. Tak, i mamy znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka pozostałe tutaj na prawo. To są te cztery, a teraz mamy oczka francuskie, tak? I w ten sposób to zamykamy. I oczko lewe. Znowu lewa strona, tak jak nam mówi wzór. Tutaj mamy oczka prawe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz pozostałe 4 to są oczka lewe. Odwracam robótkę i znowu na tej stronie mam, zamknę sobie teraz te wszystkie 4 oczka i zostaną mi już tylko oczka francuskie. Czyli mam raz, dwa, trzy i muszę zamknąć sobie jeszcze to jedno tutaj, ponieważ chcę mieć tutaj pozostałych 10 oczek, czyli razem z tym będę miała 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. I przerabiam te oczka teraz na prawo. I teraz co nam pozostało? Jak już mamy w ten sposób zrobiony podkrój pod szyję, nie przejmujcie się, że to tak wygląda nierówno tutaj wszystko, ponieważ w momencie, kiedy będziemy nabierały oczka na dekolt, wszystko nam się ładnie wyrówna. W tym momencie ja sobie przerabiam jeszcze 6 rzędów tutaj tego ściegu francuskiego, czyli na prawej stronie na prawo i na lewej stronie na prawo 6 rzędów i na 7 rzędzie zamykam. Kiedy zamknęłyśmy już sobie tutaj oczka na ramionczku, będziemy przechodziły teraz do drugiej strony. Natomiast ja Wam jeszcze raz powiem, ponieważ mówiłam Wam wcześniej, żeby zrobić tutaj 6 rzędów, ja sobie zrobiłam 8, żeby ten dekolt był jeszcze większy, ponieważ ja lubię takie duże dekolty. Natomiast jeżeli Wy nie chcecie, oczywiście możecie zrobić mniejsze i tutaj ten dekolt będzie taki łódkowy. Przechodzę teraz do drugiej strony i w związku z tym, że tutaj warkocz nasz zamykałyśmy z tej strony i tutaj przeplatałyśmy tylko jedną część, to tutaj zacznę zamykać już od razu z tej strony, ponieważ jeżeli wrócę, ten warkocz będzie niesymetryczny, ponieważ tutaj go będę przeplatała, a ten będę musiała przerobić bez przeplatania, więc źle to będzie wyglądało. To musi wyglądać dokładnie tak samo. Także tutaj już będę sobie zamykała oczka z tej strony. Biorę sobie nitkę i tutaj od razu zamknę sobie te 10 oczek warkocza. Czyli od razu biorę sobie te dwie, wbijam się w dwie nitki i przerabiam je na lewo. Raz, dwa, trzy. W ten sposób zamykamy te 10 oczek naszego warkocza. 4,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tak? Następne, to co pozostały nam, tu mamy oczka na lewej stronie, więc zamykamy je, znaczy się kontynuujemy oczkami lewymi. Nie patrzcie, że ja tak dziwnie wbijam się w te oczka, ponieważ przed chwilą je sprułam i teraz chcę, żeby one układały mi się tak jak powinny, dlatego przerabiam je troszeczkę inaczej. Wy przerabiajcie je w taki sposób, w jaki Wy pracujecie. I następnie mamy 10 oczek prawych. Odwracamy robótkę i na tej stronie musimy przepleść ten nasz warkocz tutaj. Czyli przerabiamy 10 oczek prawych. Następnie bierzemy nasz drucik pomocniczy i przekładamy sobie 5 oczek. Z tym, że z tej strony jest ona z tyłu, ten drucik jest z tyłu robótki. I następnie 5 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Odwracamy robótkę. O! Boż, zapomniałam o tym. I musimy z powrotem przerobić te oczka z drutu pomocniczego. Bym się tutaj załatwiła. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. Dobra. Teraz odwracamy robótkę. I teraz na tej stronie zamykamy znowu 3 oczka. Czyli raz, dwa i 3. I dalej tu mamy pozostałe oczka lewe. Oj. Tu mam jeszcze jedno oczko na lewo. I następne mam oczka prawe. Odwracam robótkę i teraz na stronie prawej wszystkie oczka na prawo. Drut mi się poplątał tutaj. Wszystkie oczka teraz mamy na prawo. Odwracamy robótkę i tutaj na stronie lewej zamykamy znowu 3 oczka na lewo. Raz, dwa i 3. Kolejne oczka przerabiamy na lewo i tu mamy tych oczek 3. Raz, dwa i 3 oczka lewe. Następnie mamy 10 oczek prawych.
i oczko lewe. Odwracam moją robótkę i znowu na prawej stronie wszystkie oczka na prawo. Odwracam robótkę i teraz muszę zamknąć wszystkie te moje oczka lewe, tak żeby zostało mi tylko 10 oczek tych prawych na drucie. Czyli robię to tak. Raz, dwa, trzy. I teraz zwróćcie uwagę, zamykam 3 razy w ten sposób. Natomiast to ostatnie oczko przekładam sobie tutaj. O. I przerabiam je razem z następnym na prawo. Ponieważ tutaj mamy mieć 10 oczek prawych. I w ten sposób pozostaje nam tych 10 oczek na drucie. I co teraz musimy zrobić? Teraz musimy wyrównać to ramionczko razem z tym. Czyli ja sobie sprawdzam tutaj, zobaczcie, widzicie te paseczki, które tworzą nam tutaj te rzędy francuskie. Ja sobie liczę, czy mam dokładnie tyle samo paseczków z tej strony i z tej strony. Wtedy mam pewność, że obie części są równe. Także sprawdźcie sobie. Ja tutaj sobie wydziergam jeszcze 8 tych rzędów francuskich i później sobie sprawdzę, czy zgadzają mi się rzędy z jednej i z drugiej strony. Jeżeli nie, to jeżeli mam za dużo, to pruję ostatni rządek, jeżeli mam za mało, to dorabiam. Także tutaj musi się zgadzać liczba rzędów na jednej części, jak i na drugiej. Natomiast jeżeli chodzi o przód, tył, pracujemy w ten dokładnie sam sposób, czyli w ten sam sposób zamykamy oczka pod szyję, ponieważ zamysł taki tego sweterka jest, aby ten dekolt był taki łódkowaty zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Natomiast jeżeli nie chcecie tak głębokiego dekoltu mieć na plecach, to po prostu dziergacie sobie, możecie po prostu nawet wydziergać sobie plecy na prosto, tylko żeby zgadzała się nam ilość rzędów. I wtedy dekolt będzie tylko z przodu, a nie na plecach. Ja natomiast zdecydowałam się, aby właśnie mój przód i tył wyglądały w ten sam sposób. Moje dwie części sweterka są już gotowe i teraz musimy zszyć nasze sweterki, nasze części tutaj na brzegach, na bokach, na ramionczkach i następnie przystąpimy do robienia dekoltu oraz zaczniemy nabierać sobie oczka tutaj na nasze rękawy. Także jesteśmy w tym momencie i zszywamy sobie ramionczka. Pokażę Wam jeszcze, jak ja zszywam moje dwie części ze sobą. Oczywiście tutaj dwie lewe strony do siebie przylegają. Tutaj mam prawą stronę i tutaj mam prawą stronę. Nitkę nabrałam sobie już na taką grubą igiełkę. I zobaczcie, tutaj po zamknięciu naszych oczek powstał nam taki warkoczyk z jednej i z drugiej strony. I ja w ten warkoczyk będę się wbijała tutaj w te niteczki, które są po stronie tak jakby wewnętrznej. Tutaj po tej wewnętrznej stronie. Tu jest nasz przód, zewnętrzna strona, a tutaj jest wewnętrzna. I ja to robię sobie w ten sposób. Wbijam się w pierwszą niteczkę i w drugą w ten sposób. Wyciągam tą nitkę i z drugiej strony robię dokładnie to samo. W tą tutaj tylnią niteczkę od tego łańcuszka. Zobaczcie. Tu i tu. I przeciągam. Następnie w tą samą, którą poprzednio się wbiłam z tej strony i w następną. Następnie znowu w tą samą, w którą poprzednio się wbiłam z drugiej strony i w nową. I teraz z tej strony, znowu w tą samą, w którą wbiłam się poprzednio
i w nową. To i tutaj nową. I z tej strony to samo. W tą samą, w którą wbiłam się poprzednio i tutaj w nową. I znowu. W tą samą, co poprzednio i w nową. I tutaj także. W tą samą, co poprzednio i w nową. W tą samą i w nową. W tą samą i tu w nową. I znowu w tą samą i w nową. 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 I znowu w tą samą i w nową. W tą samą i w nową. I tu ostatni raz w tą samą i w nową. Ciach. A na koniec jeszcze tutaj sobie złapię. I tu zamykam. Powstał mi taki tutaj brzeg. I to jest moje ramionczko. W ten sposób sobie je zamknęłam. Jeżeli dociągniemy nitkę, tutaj wyjdzie taki jakby mały warkoczyk. Więc ja zamykam sobie w ten sposób. Wy możecie oczywiście zamknąć w swój własny sposób. I w ten sam sposób zamknę zaraz z drugiej strony. Kiedy zszyłyśmy nasze ramionczka, musimy teraz nabrać oczka na nasz dekolt. Zobaczcie, jak ten dekolt początkowo wygląda niezbyt atrakcyjnie. Natomiast jak my go obrobimy, będzie już wyglądał zdecydowanie lepiej. Do wykonania tego dekoltu wzięłam sobie druty o rozmiar mniejszy, druty 7 mm i zaczynam tutaj od początku, tak jak początek rzędu zrobię sobie od mojego ramionczka. Wbijam się tutaj pod oczka i łapię sobie nitkę. Łapię ją sobie w ten sposób i mam pierwsze oczko. Teraz zobaczcie. Tutaj miałyśmy wszędzie, tutaj akurat są oczka od zamykania, natomiast tutaj robiłam sobie, przerabiałam sobie oczka tak jak każde oczko brzegowe. Dzięki czemu, zobaczcie, tutaj pod każdym oczkiem powstały mi takie dziurki. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, tu jest dziurka, tu mam dziurkę pod oczkiem i w te dziurki pod oczkami będę się wbijała i będę nabierała tam oczka. Będę nabierała te oczka, tak jakby trzy oczka i jedno oczko zostawię sobie odstęp. Mam już pierwsze oczko i szukamy sobie dziurki. Pierwsze, tu mamy drugą dziurkę, dwa, 3 i to następne tutaj mam, zobaczcie, dziurkę następną, zostawiam i kolejny, raz, dwa, to z tyłu i 3 i tutaj mam kolejną dziurkę od oczka i ją zostawiam i przechodzę dalej i znowu, raz, dwa i 3 i tu mam kolejną dziurkę i ją zostawiam. Teraz zobaczcie, teraz mam już te oczka zamykane i tu pod każdym z tych oczek będą takie dziurki. Więc tą zostawiam i teraz wbijam się pod te moje oczka tutaj. Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i kolejną zostawiam i znowu raz, tutaj trzeba tak zrobić, żeby nie wyszło nam dziury. Więc sobie złapiemy jakoś w ten sposób. O tu. Dwa i trzy. I kolejne oczko zostawiam. I znowu raz. Zobaczcie, tu znowu mam takie brzydkie oczko. Więc sobie je tutaj przerobię, łapiąc się
gdzieś tutaj za niteczkę. O, 2 i 3. I kolejne oczko zostawiam. I znowu raz. Tu mam 2 i tu sobie złapię 3. I znowu zostawiam. Jedno zostawiam. I znowu raz. 2 i tu mam 3 i kolejne zostawiam. Tutaj widać kolejne. Tu. I teraz tu. Raz, 2 i 3 i kolejne zostawiam. Teraz muszę się wbić jakoś tak, zobaczcie, bo tu jest przejście takie, żeby tutaj nie było tej dziury. I mam raz, 2, 3 i kolejne zostawiam. I raz, 2, 3 i kolejne zostawiam. I raz, 2, 3 i kolejne zostawiam. I tak pracujemy na okrągło. I kiedy już nabierzemy oczka, wrócę do Was i pokażę Wam, co robimy dalej. Jeżeli nabrałyście już oczka na okrągło, powinno to wyglądać o w ten sposób. Tutaj był początek rzędu, tutaj koniec. I teraz będziemy przerabiać na okrągło. Także na okrągło już jest, musimy pamiętać o odpowiednim nabieraniu oczek, żeby te oczka nam się nie przekręcały, tak? Co jest ważne, jeżeli chcecie mieć ściągacz dwa oczka prawe na dwa oczka lewe, tak jak tutaj na początku, to musi ta liczba tych wszystkich oczek być podzielna przez 4, żeby tutaj zgadzało nam się, żeby tutaj tak, początek był dwóch oczek prawych, a na końcu były dwa oczka lewe. I co robimy? Zwyczajnie musimy przejść teraz do przerabiania oczek. Ja sobie tutaj zrobiłam taki znacznik z włóczki, co prawda ten sam kolor, ale bez znaczenia, bo będę wiedziała, o co chodzi, że tutaj jest mój początek rzędu. I tak, oczka przerabiamy na okrągło, pracując musimy wbijać się w prawe oczko tutaj od dołu, z tej strony i przerabiać je na prawo. To jest to moje pierwsze oczko, nitka jest jeszcze nie zabezpieczona. Czyli dwa oczka prawe, czyli prawe wbijamy się tutaj od tej strony i przerabiamy je na prawo. Natomiast jeżeli chodzi o lewe, wchodzimy w oczko w ten sposób, nawijamy na drut nitkę i przeciągamy przez oczko. Pokażę Wam jeszcze raz. Wbijamy się w niteczkę, w nasze oczko, nawijamy na drut nitkę i przerabiamy na lewo. I w ten sposób pracujemy. Jeszcze raz. Oczka prawe z tej strony. Raz, dwa. Natomiast oczka lewe. Wbijamy się w ten sposób. Nawijamy nitkę na oczko, na drut i przerabiamy. Jeszcze raz. Nawijamy i przerabiamy oczko na lewo. W ten sposób pracujemy, jeżeli chodzi o pracę na okrągło. Czyli ten cały nasz ściągacz przerabiamy dwa oczka prawe na dwa oczka lewe. Dwa oczka prawe i dwa oczka lewe. I przerabiamy tak długo, jaki chcemy mieć duży dekolt. Można oczywiście przymierzyć, zobaczyć, czy ten dekolt już jest odpowiedni, czy nie. A i wtedy pracujemy dalej, bądź już zaczynamy zamykać oczka. Kiedy wydziergałyśmy już odpowiednią ilość rzędów naszego ściągacza, zamykamy sobie oczka. Jak ja to robię? Zobaczcie. Tutaj mam oczko prawe, czyli przerabiam je na prawo, a następnie przeciągam kolejne oczko nad nim. Znowu mam oczko prawe, przerabiam je na prawo i kolejne przeciągam nad nim. Następnie mam oczko lewe i przeciągam to oczko nad nim. Znowu mam oczko lewe i przeciągam oczko nad nim. Teraz mam oczko prawe i przeciągam nad tym prawym. Znowu prawe i przeciągam. Teraz mam lewe i przeciągam nad nim oczko. W ten sposób zamykam sobie tutaj oczka od ściągacza.
Natomiast jeżeli zaczynamy i powiedzmy mamy w ten sposób oczka na drucie, pierwsze oczko jest prawe, ja Wam teraz pokazuję, więc przerabiam sobie oczko na prawo, a następne na przykład mam lewe, więc przerabiam to oczko lewe, a to oczko przeciągam nad nim. Czyli zaczynamy sobie od takiego oczka, na przykład mamy pierwsze oczko prawe, przerabiamy to oczko na prawo, zostawiamy je tutaj i następnie drugie oczko, tutaj mam akurat lewe, przerabiam je na lewo i przeciągam teraz tą nitkę. I tu już za każdym razem będziemy miały nitkę na drucie. Teraz mam prawe i przeciągam oczko nad tym prawym. Znowu mam prawe i znowu przeciągam oczko. I w ten sposób zamykamy oczka naokoło naszego dekoltu. Dobra, teraz kiedy już mamy zrobiony nasz podkrój pod szyję, zobaczcie, mój podkrój pod szyję wygląda w ten oto sposób. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że nie przejmujcie się tutaj tym brzegiem, bo on się bardzo ładnie nam później skomponuje, jeżeli zrobimy już naszą tutaj plisę. Także zobaczcie, wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie, jest takie fajne półokrągłe pod szyję. Ja już zrobiłam również jeden rękaw, pokażę Wam, jak on wygląda. Jest taki, zobaczcie, masywny, gruby, z tym oto tu warkoczem na ramieniu. Prezentuje się to w taki tutaj oto sposób. Zobaczcie, to już jest tak jakby jedna strona sweterka gotowa. Teraz przystąpię do robienia drugiej strony naszego rękawa. I pokażę Wam, co i jak robimy. Oczywiście pracujemy na tych samych drutach, których do tej pory, czyli na drutach numer 8. Ja na mój rękawek nabrałam tak, z jednej strony 33 oczka do ramionka i z drugiej strony również 33 oczka do ramionka, czyli do miejsca, w którym zszywałam przody, przód i tył. Więc z tej strony również muszę nabrać 33 oczka. I jak ja to robię? Nabieram oczka tak samo, jak pokazywałam Wam, że jak nabierałam oczka na plisę, czyli 3 oczka i jedno przerwy i tak dalej. 3 oczka i znowu jedno przerwy. Ja muszę sobie najpierw policzyć. Zobaczcie, u mnie już będzie łatwo policzyć tutaj te paseczki, od którego powinnam zacząć. Natomiast jeżeli Wy chcecie zacząć i zrobić również 33 oczka, proponuję Wam policzyć to w ten sposób. Zaraz Wam przybliżę i pokażę. Oczywiście, jeżeli dziergałyście tak samo jak ja, czyli przerabiałyście oczka brzegowe, to będziecie mogły robić dokładnie jak ja. Zobaczcie, przy każdym oczku brzegowym mamy tutaj tak. Tu mamy jedno oczko, zobaczcie. Drugie oczko, tu jest widać trzecie oczko, czwarte, tu jest piąte, szóste, siódme i tak dalej. Tu właśnie dzięki temu, że dziergałyśmy oczka brzegowe, pokazują nam się miejsca, w które będziemy się wbijać. I policzymy to sobie w ten sposób. Ja tutaj będę nabierała od tej strony teraz, czyli stąd i będę szła w drugą stronę, ale najpierw muszę sobie policzyć, w którym miejscu zacząć. Więc liczę sobie normalnie tak, jak właśnie bym policzyła sobie tutaj te moje oczka, czyli liczę raz, dwa, trzy i jedno przerwy. Cztery, pięć, sześć i tu mam jedno przerwy. Siedem, osiem, dziewięć i przerwa. 10, 11, 12 i tu jest przerwa. 13, 14, 15 i przerwa. I w ten sposób liczycie sobie, żeby było 33 oczka i w to miejsce, gdzie właśnie te 33 oczka się u Was znajdują, wbijacie sobie i zaczynacie nabierać oczka. Jeżeli już jeden rękawek nabrałyście, to będzie zdecydowanie prościej, bo zobaczcie. Ja już również zszyłam tą stronę, żeby było widać, jak tutaj ta całość się prezentuje. Zobaczcie, u mnie po zszyciu praktycznie te rzędy się schodzą ze sobą. Też Wam pokażę na końcu, jak ja to robię.
Także zobaczcie, tutaj w tym miejscu mam jakby pierwsze oczko wbite. I tu mam te moje paseczki. I ja sobie policzę te paseczki do ramionka, czyli do miejsca, w którym miałam zszyte. U mnie to szycie widać tutaj. O, więc ja sobie policzę, ile mam tych pasków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden mam tych pasków, więc tutaj, jeżeli już oczywiście jedno mam nabrane, jedne oczka mam nabrane, mogę sobie, tutaj mam moje łączenie od rękawków, od ramionek, i odtąd liczę sobie również 21. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. I w tym miejscu się wbijam. I dokładnie tutaj będę miała 33 oczka do nabrania. Od tego momentu do łączenia ramionczek. I później stąd lecę 33. Też na pewno powinno być 21 tych takich rzędów, które wyznaczają nam te paseczki. 21 takich paseczków. Więc jeżeli ja już mam tutaj zacząć, to nabieram oczka w ten sposób. Biorę sobie niteczkę. Ja jej nie wiążę, ponieważ ja później sobie tą nitkę wrabiam w robótkę na końcu. No i tak, tu mam to moje pierwsze oczko. Zobaczcie, pod tymi dwoma nitkami jest przerwa i tutaj jest moje pierwsze oczko, w tym miejscu. Nabieram sobie nitkę i liczę, tak jak mówiłam Wam do tej pory, trzy oczka i jedno przerwy. Czyli patrzcie, tu jest pierwsze, tu już jest drugie, trzecie. Później to czwarte omijam i lecę piąte, szóste, siódme. I tak dalej. Czyli tak. Pierwsze, 1, 2, 3, zobaczcie, tu jest czwarte, czyli to omijam i znowu 4, 5, 6 i tu zobaczcie jest następne i to omijam, 7, 8, 9 i tu omijam, 10, 11, 12 i kolejne omijam, 13, 14, 15 i tu mam następne, które omijam, 16, 17, 18 i kolejne znowu omijam, 19, 20, 21, kolejne omijam, 22, 23, 24, kolejne omijam, 25, 26, 27, kolejne omijam, 28, 29, 30 i tak jak mówiłam, mam mieć 33 oczka, więc jeszcze tylko 3 oczka muszę nabrać. Kolejne omijam i mam raz, raz, dwa i trzy. Widzicie? 33 oczka. Odwracam teraz sweter na tą stronę tutaj. Wyciągnę sobie ten drut i zobaczcie, tutaj robię dokładnie to samo. Tu się wbiję. Tam, gdzie miałam to łączenie ramionczek. I mam 1, 2 i tu jest 3. Omijam. Tu jest 4, 5, 6. Kolejne omijam. 7, 8, 9. Omijam. 10, 11, 12, znowu omijam, tu jest 13, 14, 15, znowu omijam,
16, 17 i tu jest 18. Omijam. Tu mam 18 to było. Tu mam 19, 20 i tu jest 21. Omijam. 22, 23, 24. Omijam. 25, 26, 27. Znowu omijam. 28, 29 i tu jest 30. Omijam i raz, dwa i trzy. I dla pewności przeliczę sobie jeszcze, czy mam też 21 takich paseczków tutaj od mojego ramienia. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 21. Dokładnie tyle tych paseczków, co z drugiej strony. I co teraz robimy? Teraz można by było przynieść sobie, przygotować sobie znaczniki, żeby tutaj je umieścić, ponieważ tutaj będzie nasz warkocz. I zobaczcie, tak wyglądają tutaj nabrane oczka na ten rękaw. Ja sobie tutaj wyjątkowo będę pracować na rzędach, że będę obracać robótkę, a nie będę łączyć, ponieważ później po łączeniu ten ściek francuski tak przeskakuje, a jak ja go sobie zszyję, to on mi będzie ładnie się schodził. Zobaczcie, tak jak tutaj. Tu, tak mi się one ładnie schodzą. I teraz tak, tu nabrałyśmy, więc teraz jesteśmy na lewej stronie. I co robimy? Musimy zrobić sobie taki grunt pod nasz wzór. Więc nasz wzór warkocza składa się z 20 oczek, więc musimy sobie zrobić tak. Skoro nabrałyśmy tutaj 33 oczka, musimy przerobić 23 oczka na prawo. I znowu przerabiam oczka brzegowe, żeby ładnie mi później, lekko później szło mi zszywanie. Pokażę Wam później, jak ja zszywam. Czyli przerabiamy 23 oczka prawe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23. Następnie przerabiamy 20 oczek lewych. 20 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Pozostałe, tu powinniśmy mieć tych pozostałych 23 oczka, przerabiamy na prawo. 23 oczka na prawo. Dokładnie mam 23 oczka. Aha, i zapomniałam tutaj wsadzić sobie znaczników przed tymi oczkami lewymi, ale to sobie wsadzę za chwilę. No i co robimy? Przerabiamy teraz, to był rząd tak jakby nasz pierwszy. Przerabiamy jeszcze 3 rzędy i w rzędzie czwartym zaczniemy
zamykać sobie tutaj oczka na brzegach, ponieważ mój rękaw jest robiony w ten sposób, że on się zwęża. Ze względu na to, że jest to i tak, zobaczcie, jak on wygląda. On się tutaj tak zwęża. Tu jest początek tego rękawa i on tutaj cały czas idzie w dół, się zwęża. Dlatego, że jest to i tak gruby sweter i masywny, w związku też i z tym warkoczem, więc żeby ten rękaw nie był bardzo ciężki, to zredukowałam w nim liczbę oczek, idąc cały czas w dół do ściągacza. Także tutaj zamkniemy sobie pierwsze oczka, kiedy będziemy miały czwarty rząd. Jak na razie mamy pierwszy rząd, jeszcze przerabiamy trzy. Biorąc pod uwagę oczywiście tutaj, że tam, gdzie mamy oczka francuskie, ściek francuski, przerabiamy na prawo. Tutaj teraz na prawej stronie w zasadzie wszystkie oczka będą przerabiane na prawo, razem tutaj z tymi oczkami, które są tłem do warkocza naszego. Natomiast na lewej pamiętamy, że te od warkocza tutaj w środku, te 20 oczek, te oczka będziemy przerabiać na lewo. Także ja po to sobie przygotowałam w zasadzie te znaczniki. Ja sobie je tutaj umieszczę tam, gdzie mi się zaczynają te... O, w sumie mogę je tak na razie wsadzić. O tak. Tam, gdzie zaczynają mi się te oczka od warkocza, żebym na lewej stronie się nie myliła i nie przerabiała ich również na prawo. Także tutaj możecie sobie wsadzić znaczniki tam, gdzie jest wasz warkocz, żeby na lewej stronie przerabiać je tak, jak one schodzą z drutu, a nie na prawo. Także jeszcze robimy trzy okrążenia i za chwilę do was wrócę i pokażę wam, jak zamykamy sobie tutaj oczka na brzegach. Przerobiłam już sobie te dwa rzędy i teraz jestem jakby na rzędzie czwartym i w rzędzie czwartym tutaj już sobie zamknę oczka na brzegu. I jak ja to robię? Zobaczcie. Przerabiam oczywiście pierwsze oczko brzegowe. Następne oczko ściągam tak jakby na prawo. Ściągam sobie w ten sposób tą niteczkę. Drugą przerabiam na prawo. I teraz tą przeciągam nad tym oczkiem prawym. Jeszcze raz wam pokażę. To oczko leżało mi o tak. Ściągam je tak jakby na prawo. Następne oczko przerabiam na prawo i to ściągnięte przeciągam nad tym oczkiem prawym. Dalej kontynuuję mój wzór, czyli lecę tutaj oczka prawe, bo to jest strona prawa, czyli w zasadzie wszystkie oczka na tej stronie są oczkami prawymi. I zatrzymam się trzy oczka przed końcem rzędu i pokażę wam, jak zamykać na końcu rzędu oczka. Zobaczcie, zostały mi trzy oczka tutaj na tym lewym drucie i po prostu te dwa oczka w ten sposób tutaj od dołu wbijam się w obydwa oczka i przerabiam je jak oczko prawe. Następne oczko ostatnie przerabiam sobie na lewo. I w ten sposób mamy zamknięte jedno oczko z tej strony i jedno oczko z tej strony. Zasada, jeżeli chodzi o zamykanie oczek, będziemy zamykać oczka sobie w co 10 rzędzie. Czyli teraz zamknęłyśmy w rzędzie czwartym, czyli następne oczko zamkniemy w rzędzie 14, później 24, 34, 44 i tak dalej, i tak dalej. 10 rzędów, co 10 rząd będziemy zamykały z jednej i z drugiej strony naszej robótki oczka. Natomiast jeżeli chodzi o warkocz, przerabiamy teraz, to był nasz rząd czwarty, przerabiamy rząd piąty, szósty, siódmy i w rzędzie ósmym skrzyżujemy sobie nasz warkocz, pierwszy warkocz na naszym rękawku. Czyli tak, to był rząd czwarty, rząd piąty, szósty, siódmy, przerabiamy tak jak do tej pory, czyli tam, gdzie oczka prawe, tam oczka prawe, te ze ścieku francuskiego, natomiast tu w środku pomiędzy markerami te 20 oczek na lewej stronie przerabiamy na lewo, na prawej przerabiamy na prawo. Piąty, szósty, siódmy rząd robimy i widzimy się przy rzędzie ósmym. Dotarłam już do rzędu ósmego, zobaczcie. I teraz w tym rzędzie ósmym
Dokładnie w ten sam sposób będę krzyżowała sobie tutaj ten warkocz, tak jak krzyżowałyśmy tutaj cały czas te warkocze, czyli będzie potrzebny nam drucik pomocniczy. Zanim oczywiście zacznę krzyżować moje warkocze, muszę do nich dojść tutaj przerabiając oczka ściekiem francuskim. Czyli lecę sobie tutaj do moich znaczników. Ciach. No i tutaj krzyżuję mój warkocz, tak jak krzyżowałam do tej pory. Czyli ściągam 5 oczek na drut pomocniczy. Tutaj z tej strony zostawiam je z tyłu robótki. Przerabiam kolejne 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie te z drucika pomocniczego. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. I teraz od razu łapię sobie 5 oczek na drut pomocniczy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Te zostawiam z przodu. Przerabiam kolejne 5. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. I teraz ten z mojego drutu pomocniczego. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. I to odkładamy i lecimy dalej moje oczka prawe ze ścieku francuskiego. I teraz tak, ponieważ Wy wiecie, jak krzyżować te warkocze, ponieważ krzyżowałyście je do tej pory na przedzie i tyle, jedno Wam powiem, że teraz będziemy te warkocze krzyżowały tak, jak krzyżowałyśmy poprzednio, czyli co 10 rzędów, bo na przedzie i naszym tyle krzyżowałyśmy oczka co 10 rzędów. Czyli musimy pamiętać tak, tu był rząd 8, więc kolejne oczka będziemy krzyżowały przy rzędzie 18, 28, 38 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musicie też pamiętać o tym, że musimy zamykać również oczka co 10 rzędów, czyli tak jak zamykałyśmy oczka w czwartym rzędzie, to kolejne zamkniemy w 14, 24 i tak dalej, i tak dalej. Także zostawiam Was już z tym rękawem, ponieważ Wy sobie spokojnie z tym poradzicie. Natomiast powiem Wam tak, ja zamykałam tutaj oczka na brzegach do momentu, aż tutaj pozostało mi 10 tych oczek prawych przed warkoczem i za warkoczem. Warkocz został nienaruszony, 20 oczek tyle, ile mam warkocz, tyle zostało. Natomiast tutaj zamknęłam, aż zostało mi tylko 10 oczek tego ścieku francuskiego i później zamknęłam to sobie, zmniejszyłam sobie później jeszcze ilość oczek na tym okrążeniu całym i dopiero wtedy zaczęłam przerabiać ściągacz. Natomiast jak dojdę do tego, to nagram tą ostatnią część i Wam pokażę, jak to robić. Także dziergamy tak długo. Oczywiście u Was może być tych oczek więcej bądź mniej na końcu. To zależy od Was. Przymierzajcie sobie. Ja mam dość długie ręce, także ja długo dziergałam ten mój rękaw. Wy możecie mieć krótsze. Także dziergajcie sobie no, taką długość, jaka Wam odpowiada. I widzimy się, jak będę przy końcu tego rękawa. Mój drugi rękaw już jest w momencie, kiedy będę zaczynała zamykać oczka na zmniejszać ilość oczek, żeby zrobić ściągacze. Musicie zrobić dokładnie tak samo, jak zrobiliście tutaj. U mnie jest na przykład, to jest 10 warkocz. W tym momencie powinna być przeplotka, natomiast u mnie jest już ściągacz, dlatego to tutaj w ten sposób wygląda. I tutaj będzie wyglądało dokładnie tak samo. Tutaj jest mój 10 warkocz
I tutaj w tym rzędzie, oczywiście u Was może być tych warkoczy mniej, więcej, oczek również może być mniej bądź więcej, to w zależności od tego, jakie długie macie ręce. Ja zamykałam sobie do momentu, kiedy tutaj z tej strony zostało mi 10 oczek i z tej strony 10. Tutaj oczywiście w środku jest 20, czyli tyle, ile ma nasz warkocz. I ja zaczynam sobie teraz zamykać oczka na zmniejszać ilość oczek na rękawy. No i tutaj z tej strony robię sobie w ten sposób. Pierwsze oczko przerabiam na prawo, następne dwa razem na prawo. I znowu jedno oczko na prawo i dwa razem na prawo. I znowu jedno oczko na prawo i dwa razem na prawo. Jedno oczko na prawo i dwa razem na prawo. Jedno na prawo i dwa razem na prawo. I tak do końca rzędu. Czyli jedno oczko przerabiamy, a dwa oczka przerabiamy razem. Zamykamy razem. Na lewej stronie nie zamykamy oczek, przerabiamy to po prostu tak, jak nam mówi wzór. Ja dlatego sobie zostawiłam tutaj te dwa znaczniki, żeby tutaj w środku w dalszym ciągu przerobić te oczka na lewo, a tutaj po bokach na prawo. Także tutaj mam te pierwsze oczka, mam prawe. A zaraz między znacznikami mam oczka lewe. Także, żeby zachować wciąż ten wzór, który mamy z przodu naszej robótki, żeby nie było tam jakichś błędów. W ten sposób. Zaraz sobie policzę, ile mi zostało oczek. Ponieważ w moim pierwszym rękawie zredukowałam sobie liczbę oczek wszystkich razem do 20. Oczywiście musi to być liczba podzielna przez 4, więc jeżeli Wy zredukujecie sobie liczbę oczek taką, która nie jest podzielna przez 4, to później trzeba zamknąć jeszcze tam jedno ze dwa oczka, żeby była to liczba podzielna przez 4. Chyba że chcecie mieć ściągać jedno oczko prawe na jedno oczko lewe, wtedy wystarczy, że liczba ta będzie podzielna przez 2. No i teraz tutaj mam tą stronę prawą. Na stronie prawej mam tutaj 27 oczek. Chcę mieć 20 oczek, więc zamykam jeszcze 7 oczek podczas przerabiania tego rzędu. I to już sobie obojętnie. Na przykład zrobię sobie 2 i zamknę już jedno. 2 i zamknę tutaj te 2, 2, no, 2, teraz zamknę sobie trzecie, znowu 2, czwarte, znowu 2, piąte, jedno oczko, drugie i tu zamknę sobie szóste i tu mam jedno oczko i tutaj te 2 zamknę sobie i to będzie 7 i zostanie mi 20 oczek. Tutaj przerabiam ostatnie oczko na lewo i teraz z lewej strony znowu będę przerabiała tak, że te oczka tutaj prawe na prawo, te w środku będą na lewo i te po bokach na prawo. Czyli w dalszym ciągu tak jakby kontynuujemy nasz wzór. Przerobiłam lewą stronę, mam te 20 oczek i teraz przerabiam tylko tak. 2 oczka prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe i robię ściągacz. W przypadku mojego pierwszego rękawka ściągacz robiłam na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rzędów plus ostatni rząd zamykałam oczkę. Czyli ja sobie teraz tutaj robię, nie zmieniam rozmiaru drutów, robię tym samym rozmiarem. 2 oczka prawe na 2 oczka lewe.
dwa prawe i tu mam dwa lewe. I tak robię sobie 8 rzędów i na koniec zamykam oczka i nasz rękawek jest gotowy. Pokażę Wam jeszcze, jak zszywać tutaj te części. Ja już tutaj ten kawałek, zobaczcie, mam zszyty. Natomiast tutaj zacznę z tej strony i pokażę Wam, jak ja to robię. A więc tak, tu mam moją niteczkę. Jeżeli chcecie, żeby Wasza nitka tutaj od początku do samego końca ciągnęła się przez cały tutaj rękaw i sweterek, przód i tył, to musicie nabrać sobie troszkę dłuższą nitkę. Ja, ponieważ tutaj miałam zbyt krótką nitkę, to zobaczcie, jestem w tym miejscu, ale teraz sobie zacznę z tej strony, dojdę do tego i połączę to wszystko. Zobaczcie. Ja zawsze powtarzam, że ja dziergam moje oczka brzegowe, przerabiam tak jak każde inne oczko. Dzięki temu, zwróćcie uwagę, dzięki temu tutaj pod każdym z tych oczek brzegowych, tu mam takie przerwy, które są widoczne. I właśnie w te przerwy wbijam się podczas zamykania oczek, podczas łączenia mojego przodu i tyłu. Ja sobie tutaj gdzieś od tyłu umieszczam moją niteczkę. Później sobie wszystko tam pochowam. I zobaczcie, tu mam, zobaczcie, jakie mam tutaj przerwy, jeżeli chodzi o te oczka. Ja tutaj się na samym początku wbiję. Tutaj jest jakaś nitka, nie wiem skąd. Zaraz to znajdziemy. Tak, zobaczcie. Tutaj pomiędzy tymi są, zobaczcie, te nitki. Tu dwie, tu dwie, tu dwie. I ja będę sobie łapała właśnie te dwie nitki. Wbijam się tu. I już tutaj mam dwie nitki. Przeciągam moją niteczkę i mam to złapane. Następnie z tej strony wbijam się. I zobaczcie, tu również łapię sobie, to jest nitka z tego, dwie nitki. I przeciągam niteczkę. Z tej strony znowu łapię, jedna nitka, druga nitka. Teraz z tej strony. Znowu, zobaczcie, jedna nitka i druga nitka. I łapię to. I znowu tutaj w tym miejscu szukam sobie jedna nitka i tu mam drugą nitkę. I łapię. To samo tutaj. Szukam dziurę i mam dwie nitki. I łapię. Teraz tutaj jestem, mam jedną nitkę i drugą i łapię sobie te dwie nitki. Następnie znowu wbijam się i znowu tutaj są dwie nitki, jedna i druga. I tak cały czas pod te dwie nitki, za każdym razem łapię sobie dwie nitki. Zobaczcie, tu jest jedna i druga niteczka. I w ten sposób zamykam moje oczka znowu. Pach, dwie nitki i przeciągam nitkę. Znowu wbijam się, mam dwie nitki, przeciągam igłę. I zobaczcie, jak zaciągnę sobie tą nitkę, to patrzcie tutaj te rzędy jak francuskie, tak jakby się ze sobą schodzą. I tu znowu, tu jest moja przerwa, tu mam dwie nitki, wbijam się i przeciągam. I znowu przerwa, dwie nitki i przeciągam. Przerwa, tu są dwie nitki i przeciągam moją igiełkę. I w ten sposób możemy od samego początku do samego końca rękawa przelecieć i zamknąć w taki sposób oczka. Także jeszcze raz pod dwie nitki przeciągam igłę. Z drugiej strony to samo. Tu mam znowu dwie nitki. Przeciągam moją igłę. Dalej. Wbijam się.
dwie nitki. Z tym, że te dwie nitki i tak dalej będziecie miały tylko wtedy, kiedy będziecie zamykały oczka brzegowe, tak jak ja zamykałam. Także zamykały, przerabiały oczka brzegowe, tak jak ja zawsze przerabiam oczka na brzegach, żeby później łatwo było mi zszywać moje części sweterka. I zobaczcie. I zobaczcie, zaraz dojdę do tego momentu i zszyję to w całości. Mój sweterek już jest zszyty. Zobaczcie. Rękawki wyglądają w ten sposób. Tutaj jest mój bok. Sweterek prezentuje się o tak. Zobaczcie, jak wygląda rękaw. Mam nadzieję, że dotarłyście razem ze mną do tego momentu i wasze sweterki również są gotowe. Dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Proszę was również o to, abyście pozostawiły po sobie jakiś znak w postaci lajka bądź komentarza. Zasubskrybujcie również mój kanał, a ja dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.